Hej, siemanko, jestem Jan z Korzystności i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy w grę Harvest Home. Dawno tej serii nie było, dlatego że po prostu nie wychodziły jakieś tam ważne aktualizacje, jakieś ciekawe, ale teraz wyszła aktualizacja, która mnie bardzo zaciekawiła. Zobaczcie, możemy zmienić sobie kombajn do naprawdę dziwnych kombajnów. Zobaczcie, o tutaj w ogóle jest taki. Znaczy nie ten, tylko, bo tutaj przejrzałem sobie przez chwilę te kombajny. Patrzcie, jakiś taki speedy, jak statek kosmiczny trochę wygląda, bardzo dziwnie. Worki. Dobra, wybrałem worki. Ciekawe, czy boty też mają zmieniane skiny. Patrzcie, jak to dziwnie wygląda. I rzeczywiście te boty mają różne skiny teraz, a i to ciekawie wygląda, naprawdę. Teraz jakoś tak nie potrzebuję za bardzo, moi drodzy, tutaj tych plonów. Tylko chciałem nagrać się film, bo tu widziałem aktualizacja wyszła, no to pomyślałem, że czemu nie nagrać aktualizacji. Też taki lag był dziwny. Został wydłużony też czas z tego, co widzę, bo ostatnio był strasznie skrócony. To dobre, dobre, to mi się podoba. Chyba był wydłużony. Ciekawe, czy jest dalej ten glitch przy ścianie. No, dalej ten glitch jest. Twórca tego nie usunął. Jak się tak będzie robiło, to można niedługo chyba nawet za mapę wyjść. Tej gry długo nie nagrywałem, no bo nie było większego sensu, więc nie było potrzeby po prostu. Aktualizacje nie były takie super istotne, ale tutaj ta aktualizacja naprawdę fajna. Grafika została poprawiona. Czekaj, czy uda mi się tam te plony zebrać? Ale lagi, o Jezu, lag był przed chwilą i w ogóle się tak śmiesznie rozwaliłem. Oczywiście reklama standardowo. Dobra. Może sprawdźmy ten najdziwniejszy skin, co? Mnie on bardzo ciekawi. Szczerze, to nie będę sprawdzać wszystkich skinów na filmie, bo to po prostu sensu nie ma, bo to są. One się prawie niczym nie różnią. I teraz tak patrzę. Czyż może mój kombajn trochę lepiej zbiera teraz plony? Oczywiście musiał mi tu zajechać drogę. Mamy już maksa ulepszeń. Maksymalne te noże takie do zbierania plonów. Nie wiem, jak się to nazywa, sorry. Podoba mi się bardzo to, że również i boty mają te różne skiny, tak, te losowe. Uda mi się tu przejechać raczej. Może rozwalmy Amelię, jeżeli się uda. Nie, chyba się nie uda. Chociaż jest, udało się. Znaczy, w sumie sama się rozwaliła, ale mamy jej plony.
Dobra, 60%. Chyba właśnie będą prawa autorskie. O nie, będą prawa autorskie jak nic. Za tę muzykę na reklamie. O nie, co jest, co nie. Znowu będę musiał pisać, żeby do nich tam. Dlaczego mówię, że prawa autorskie? Bo kiedyś mi wywaliło prawa autorskie za muzykę z reklamy. I teraz na pewno tak samo będzie, gwarantuję wam. Niepotrzebnie ruszałem tą kulką. No mogłem nie ruszać tej kulki, ale zepsułem, naprawdę zepsułem to. Bo jakbym nie ruszył tej kulki, po prostu reklama by sama tak, no, przeminęłaby, tak parę sekund, nie wiem, z 10-15, to nic by się nie stało. Teraz to na pewno będą prawa, jak nic. Tak sobie przez chwilę teraz pomyślałem, żeby w ogóle od nowa zacząć nagrywać ten film, żeby usunąć ten film i od nowa zacząć ten odcinek, żeby nie było tych praw. Ale pomyślałem sobie, to kurde, no to parę sekund przecież można wykorzystać na filmie muzyki. Przecież ja nie wykorzystuję całego utworu, także to nie tak, że ja całkowicie ich naruszam ich prawa, tylko kawałek używam. Kawałka można używać, muzyki, utworu. Ej, ej, co się stało? Przecież to się normalnie dało przejeżdżać kiedyś. Czyli to też zostało naprawione, bo kiedyś można było tak strollować boty. W ogóle teraz tak strasznie zrobiły się te popularne te aplikacje do rzekomego zarabiania pieniędzy, że to jest szok. I że ci ludzie, którzy używają tych aplikacji, wierzą w te pierdoły, że niby dostaną pieniądze. To jest coś takiego, nawet kiedyś testowałem sam dla siebie taką aplikację. To było coś, że z początku aplikacja tam jakieś niby pieniądze dawała, nie pieniądze prawdziwe, tylko pieniądze takie, że monety, walutę w grze, w aplikacji. Ale potem po miesiącu przestała ta aplikacja przestała w ogóle dawać jakiekolwiek waluty, jakiekolwiek tam. Tam było też złoto i tego złota też nie dawała aplikacja. I w końcu doszedłem do wniosku, że każda ta aplikacja to jest po prostu ignor. To jest po prostu jeden wielki scam. One nigdy wam nie dadzą pieniędzy, jak coś te aplikacje. A jak już uzbieracie odpowiednią ilość, dam do wypłacenia, nie wiem, PayPal czy coś, to nagle wyskakuje, że oj, coś się z netem stało, o Jezu, nie możemy ci wypłacić, bo twój net jest za słaby, twoje połączenie jest za słabe. Tak, wiecie, takie wymyślanie, żeby tylko uciec. Ej, czemu ja się rozwaliłem? Co dziwne. Żeby tylko uciec od konieczności zapłacenia użytkownikowi. Tych pieniędzy, które ma tam dostać. Takie by. No po prostu byle co mu tam. No dobra, to teraz skupmy się na graniu. Spróbujmy uzbierać 100%, może się uda. Ogólnie seria z gier, no taka nie. Nie ma w ogóle żadnych fajnych nowych gier IO. Jeżeli chodzi o gry IO, no to tak naprawdę Harvest IO to na razie ostatnia ciekawa gra IO, którą tam wyczaiłem. Jeżeli coś, no to może ewentualnie jak skończę nagrywać Minecrafta z Pocket Edition Skyblock, sezon drugi, to może ewentualnie poszukam jakichś gierek IO, ale nie wiem czy znajdę, bo już w ogóle nie ma. No już tam nie pojadę po te plony, niestety. Tu uda mi się przyjechać. Dobra, jeżeli zgliczuję grę, to przetrwam. O nie! Gliczując grę sam się zabiłem.
Znaczy sam się zniszczyłem, Boże, co ja. Najgłupsza gra. Znaczy Lords Mobile to chyba nie jest taka w sumie głupia gra, tylko tyle, że ich reklamy są urakowe. To ten glitch przy ścianie, ten przy rogu, to chyba był jedyny glitch w tej grze, z tego co kojarzę. Chociaż raz udało mi się prawie wyjechać za mapę. Ale to przypadkiem mi się zdarzyło. W sensie, że mój kombajn wyglądało, jakbym mógł zaraz wyjechać. Tak jak w Basic Dunk 3D, co wyszedłem za mapę. No, tam został jeden plon, niestety, nie zdobędę go teraz. Chyba nie zdobędę 100%. Nie, na pewno nie zdobędę 100%. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj te boty agresywnie jeżdżą. Znaczy te boty zawsze jeździły tak, żeby chciały nas rozwalić, ale... Jeżeli uda mi się tutaj uzbierać 80% przynajmniej, to będzie spierdzielaj stąd. No ty głupi... Nie powiem kto, Idrzest. Ach, jak zwykle, no co nie, musi mi ten... Ktoś zasłonić, ale widzicie, 88% jest, było dosyć dużo. Czy uratujesz świat? Dziwna gierka jest tu. O, jest, można wyjść z reklamy. No dobra, moi drodzy. To był taki krótszy odcinek z tej gry. No kompletnie się nic tu nie zmieniło, no tylko tyle, że te skiny doszły. O, to może przetestujemy jeszcze jeden skin i to tyle. Też zauważyłem, że niektóre skiny mają jakąś tam, jakieś tam moce dodatkowe, jakieś przewagę nad innymi, ale nie jest ona jakoś duża. I w ogóle jakiś śmieszny kombajn. Znaczy to nie jest bardzo kombajn, tylko po prostu jest to Monster Truck. No, tutaj jak sobie zgarniemy teraz. No, idź stąd, gościu. No, mamy już 50%, o 60 już nawet, sorry. Jeszcze jest jakieś 10% i jest dobrze. No, ale to wszystkie plony, zostały ukradzione przez boty, to trochę trudno zdobyć takie 80%. Dobra, wiecie co, tego rozwalę. Z niego będę mieć przynajmniej 80, jest 81%. Dobra, nie rozwaliłem się, przynajmniej jest dobrze.
No to cóż, moi drodzy, to była gra Harvest Io. Jeżeli spodobał wam... Jestem przejęzyczony, sorry. Jeżeli spodobał wam się ten film, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Napiszcie film... Napiszcie film, Boże, napiszcie fajny komentarz pod filmem. Jakieś przejęzyczenia dzisiaj mam dziwne. Możecie oczywiście zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, dawać łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej.